Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić jeszcze jeden ciągnik rolniczy. Tym razem John Deere 6150M. Ciągnik z 2013 roku. Ciągnik o mocy 150-170 koni mechanicznych. Sześciocylindrowy. Z ładowaczem czołowym MX. Pomalowanym w kolorze John Deere'a oryginalnie. Do tego ciągnik wyposażony w TLS. Przedni TUS. Oraz klimatyzowaną kabinę. Ciągnik bardzo ładny. Niezużyty. Cały w oryginale. Z przebiegiem 4900 godzin. Dla osób łapiących za słówka to powiem tylko, że pomalowane były przednie felgi oraz ta część łapy przedniego tuza. Ciągnik naprawdę wygląda i zachowuje się świetnie. Tylne felgi nie są odnawiane. Z tyłu elementy podnośnika też nie są odnawiane. Widzę, że chłopaki na garażu nie zaczepili dolnego zaczepu oraz śruby centralnej. Natomiast wszystko to jest. Ciągnik jest kompletny. Opony w rozmiarze 580-70R38 oraz przody 480-70R28. Ciągniczek naprawdę rewelacyjny. Dobry, mocny, markowy ładowacz. Kabinka niepowycierana. Ani pedały, ani podłoga. Schowek, oryginalny fotel kierowcy, podsufitka, nie odkleja się, oryginalne radyjko. W kabince ogrzewanie włączone, cieplutko, przyjemnie. Przyciszymy. Co tu mamy? Joystick od ładowacza z połówkami, lewarek od przedniego tuza i hydrauliki, skrzynie power quad 20-20, 40 na godzinę, rozdzielacze hydrauliczne, podnośnik EHR, włącznik wałka, prędkości wałka, oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, wentylacja. Podsufitka piękna, nie odpada. Ciągnik chodzi świetnie, hydraulika bardzo szybka, wydajna. Próbujemy się teraz kawałeczek przejechać. Biegi chodzą idealnie. Jesteśmy na czwartej połóweczce. Odejmiemy. Używam joysticka. No i jedziemy.
Jak to w John Deere, skrzynka musi brzęczeć albo coś innego. I jedziemy. Już 43 z kawałkiem na godzinę. Cienicze tylko gwizda. Ciągnik ma duży, potężny ładowacz MX-a, specjalnie wyprodukowany na zamówienie pod John Deere'a. Hamujemy. Pojedzie samochodzik. W kabinie bardzo gorąco. Muszę wyłączyć chyba ogrzewanie. Hamulce biorą idealnie, wystarczy lekko położyć nogę na pedale hamulca i już hamuje. Już grzejemy. Ciągnik nie zgłasza żadnych błędów, usterek, nie ma takowych, nie wymaga na dzień dzisiejszy żadnego wkładu, nie jest uszkodzony, jest to młoda, ładna, niezużyta maszyna. Jeździ się tym bardzo dobrze, przyjemnie. Oczywiście taki ciągnik nie będzie dymił. Zbiera się bardzo dobrze, jest dynamiczny. Naprawdę fajna, gładka maszyna. Polecam wszystkim. Można śmiało kupować, nie ma wtopy. Zapraszamy do oględzin maszyny.
tygodniu do godziny 17 w sobotę do 14. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.